Hej, rozpoczynamy kolejną serię na moim kanale, tym razem z gry Earthworms. Jest to klasyczna przygodówka point and click polskiego studia All Those Moments. Głównym autorem jest Wojciech Witowski, natomiast należy też zwrócić uwagę na fantastyczną ścieżkę dźwiękową autorstwa Piotra Surmacza. Motywy muzyczne są bardzo nietypowe, ale mają swój styl, mają swój klimat. I naprawdę bardzo przyjemnie się ich słucha, podobnie zresztą jak przyjemnie patrzy się na tła mocno specyficzne, inspirowane malarstwem Edwarda Hoppera. No i wśród nawiązań, wśród inspiracji autorzy wymieniają takie klasyki science fiction jak Donnie Darko, X-Files czy Twin Peaks. No i oczywiście trzeba się tutaj przygotować na sporą dawkę surrealizmu. No i taki niepokojący, dziwny wręcz klimat. Na pewno gra jest warta poznania, warta uwagi. Choć krótka, to jednak myślę, że całkiem udana. Zacznijmy zatem rozgrywkę. Wizje. Nazywam się Daniel White. 20 lat temu doświadczyłem pierwszej wizji. W nagłym rozbłysku światła ujrzałem knebel ze śladem szminki. Dławił krzyk w ustach kobiety zamordowanej nazajutrz w mojej kamienicy. Od tamtego czasu przeczuwam nadchodzące kłopoty. Próbuję je wyprzedzać, pomagając ludziom jako detektyw. Dziś w nocy wizje wróciły, ale są zupełnie inne, ciemne i nieczytelne. Jako wielki robak rozkopywałem śmierdzącą glebę. Nowa robota zapowiada się naprawdę świetnie. Jak tutaj się przechodzi do kolejnego ekranu? Tutaj jest kontynuuj. I to też są takie stylowe przerywniki, gdzie dowiadujemy się, poznajemy pewne informacje na temat lokacji czy na temat zdarzeń. I to jest nasz bohater, Daniel White. Widać od razu detektyw w kapeluszu. Tutaj mamy wykrzyknik z celami. Akurat to jest nieprzetłumaczone. Things to do. Rzeczy do zrobienia w tej chwili nie mamy żadnych. I też punktów interaktywnych nie widzimy poza startem nowej sprawy, czyli kliknięciem w drzwi. Nie wyjdę bez kluczyków do wozu. No i teraz pojawia nam się cel. Znaleźć kluczyki do wozu. Mamy też plecak, ale chwilowo jest pusty. Tutaj mamy jakiś ekwipunek, który się nam będzie zapełniał i wtedy może powiem, o co z nim chodzi. Torba. Czy tutaj znajdziemy kluczyki? Od razu słychać muzykę. Zapach skóry i marzenie Wall Street. Kluczyków? Brak. Gra, jak widać, jak właściwie nie słychać, jest pozbawiona dubbingu, no ale ja bardzo lubię czytać teksty w grze, więc to dla mnie żaden problem. Rzeczy na biurku, ale tu nie ma także kluczyków. A, myślałem, że telefon jest punktem interaktywnym, lecz tak nie jest. Dyplom. Dyplom detektywa wciąż robi na mnie wrażenie. No tak. Sokół maltański, nie mów nikomu, pułapka na myszy. Klasyka. Czyli nawiązania kolejne. Akta ostatniej sprawy. Akta śliskiej włamywaczki. Ona nie potrzebowała żadnych kluczyków. Kartek 11. Kluczyków 0. Na tablicy coś ciekawego jeszcze? Tablica do przypinania zdjęć. Uwielbiam ją. Dobrze, zerknijmy zatem na komodę. I sprawa rozwiązana. Jako honorarium kupię sobie pączka. Są i kluczyki, możemy więc ruszać ze sprawą. Ktoś puka. Tak brzmi tylko pukanie o pomoc. Zapraszam miłego gościa. I jak widać, tym gościem jest ludzkie, ruszające się, a w zasadzie stojące w tej chwili w miejscu drzewo. Ktoś potrzebuje twojej pomocy. Weź to zdjęcie. I krocz za mną. Ogniu, krocz za mną. No może lepiej nie, bo ogień i drzewo to nie jest koniecznie zbyt dobra kombinacja. Wyspa Dar.
Łodzie i zwariowane klientki. Obie niestabilne, obu nie lubię. Razem z nowym klientem płyniemy na jego wyspę. Gość od wyjścia z biura milczy i unika wzroku. Czy to ojciec dziewczyny ze zdjęcia? A może sam zrobił z panienki nawóz i szuka alibi, udając drzewo? Cóż, wkrótce się dowiem. Dobijamy do brzegu. Czyli dostaliśmy zdjęcie zaginionej dziewczyny. Drzewo idzie w górę, a my tutaj może się rozejrzyjmy. Butle. Przypłynęliśmy chyba łodzią. Tlen do nurkowania, drewniane skrzydła żeglarzy. W tych nie ma już wiele piór. Spłowiały kapuk, którego też nie możemy ze sobą zabrać. I stara skrzynia. Ten zużyty sprzęt jest dla kogoś skarbem. Będę go chronił. To piękne drzewo inspiruje mnie do ćwiczenia asan. Widać, główny bohater też nie jest zbyt normalny. Przynajmniej zachowuje się dość dziwnie. Koło ratunkowe mam ochotę ją założyć na całą wyspę. A może ma specyficzne poczucie humoru. Samotny patyk nadałby się na proce, gdybym znów miał 20 lat. Jak widać, to nie jest gra z cyklu mogę wziąć każdy punkt interaktywny i włożyć do kieszeni. Leżą aż nazbyt przypadkowo. Czy woda maczała w tym palce? Czuję chuda, ten kijaszek jest spróchniały i się nie przyda. Na razie nic, niczego nie mogliśmy zabrać ze sobą, a mamy w ekwipunku jedynie zdjęcie zaginionej. Krasna. Czyjego ogrodu pilnujesz, krasnalu? Rozpacz Mary. 200 gram za 10 dolarów. Na szczęście już jadłem. Nie wierzę, że kazałeś mi tam grzebać. Jesteś bohaterem przygodówek. Powinieneś być na to przygotowany. Pójdę trochę wyżej, ponieważ tutaj jest pan w leśnym kostiumie. Hej! Proszę pana. Nie odzywa się do nas. Chętnie odpocznę, gdy się najpierw czymś zmęczę. I ryba, piękna rzeźba. Tutejsza ludność żyje w harmonii z morzem. Jak widzicie, kolorystyka jest tutaj dość ograniczona. Barwy są raczej dość ponure, bym powiedział. Aczkolwiek takie też tajemnicze. Od razu Ta grafika, te lokacje narzucają tajemniczość. Widać, że gra będzie miała taki może lekko ponury, ale przede wszystkim klimat tajemnicy, że to miasteczko będzie kryło pewien sekret. Litera G, wreszcie coś, co zabraliśmy do ekwipunku. Old fish, czyli stara ryba zajęła miejsce złotej rybki. Bar Goldfish. Szanowni Państwo, dzisiejszy pojedynek stoczą tanie perfumy i odór wędzonki. Na szczęście w barze jest dość ciemno, więc przez chwilę nie muszę tego oglądać. Ależ ten zegar pięknie tyka. Tik, tak. Dan White. Poezja. Dziewczyna za ladą ma płaską, sympatyczną twarz. Śmiesznie sapie. W kąciku ust. Zaraz, czy to ślina? Oto i barmanka, ale zanim przystąpię do rozmowy z nią, tradycyjnie rozejrzę się po lokacji. Zegar spóźnia się o jakieś 50 lat. Ciekawe spostrzeżenie. Jeśli tarcza zegara pokazuje też rok, no to jest to kawał zegara. Cebula, TV, spożywka i telewizor nie dosięgnę. Butelki z przyprawami można ruszyć, słychać dźwięk, ale nic więcej. Ekspres do kawy i zawału. Nie mogę go ruszać przy barmance. Jeszcze szynka. Widło uwięzione w szynce. Kto je wyciągnie, i tak nie zostanie królem Albionu. Albion. Historyczna nazwa Wielkiej Brytanii, Wysp Brytyjskich. Klucz. Przyciągasz mnie, kluczyku, ale nie mogę cię zabrać przy barmance. Była też gra Albion. Gra komputerowa. Zdaje się, że to był RPG z lat 90. Czosnek i koszmar buddysty. Ta wystawa krzyczy o sprawiedliwość dla swojego twórcy. Jak już pewnie zwróciliście na to uwagę, gra nie jest pozbawiona humoru. Jest to w części czarny humor.
Tak, raz lepszy, raz gorszy w moim odczuciu. Piękny obraz, styl neo-normalny. Widziałem już coś podobnego, to chyba kopia Beksińskiego. Ach, Zdzisław Beksiński, jego syn Tomasz Beksiński. Generalnie rodzina artystów, ale jednocześnie rodzina, na której spoczywało jakieś piętno morderstwa, samobójstwa, dziwne losy, tajemnicze losy, tak jak tajemnicze i jak fascynująco mroczne były obrazy Zdzisława Beksińskiego. Zamaskowana wnęka i mamy jakiś tasak, który spoczywa na masce, który przecina, powiedziałem masce? Matce. Tasak. Czyżby nielegalna obojnia mięsa ukryta w barze? Jak widzimy tutaj, bardzo interesujący pomysł tu mamy, dostaliśmy, w postaci drugiego ekwipunku, ekwipunku z wizjami bohatera. Wizje są dla nas pewnego rodzaju informacją, która może nam coś podpowiedzieć. Natomiast skoro już jest ten drugi ekwipunek, no to ja bym chętnie widział jakieś jego szersze zastosowanie. Na przykład by można go było używać na punktach interaktywnych. Tutaj niestety tak nie jest. Nie jest, dlatego według mnie to odrobinę niewykorzystany potencjał. Szkoda, bo pomysł naprawdę był bardzo dobry. Wejście do budki. Budka z lodami, jak widać. Kolejna wizja. Czy to są oczy w szklance? Czy to są naprawdę oczy w szklance? Tak. Więc wizje wróciły. Kiedyś pomagałem mi w śledztwach. Jak będzie tym razem? Zamknięte. No dobrze. W takim razie mamy zadanie. Znaleźć klucz do budki z lodami. A widzieliśmy jakiś klucz tutaj, w barze Goldfish, gdzie jeszcze nie porozmawialiśmy z barmanką, więc może tym razem się uda. Dzień dobry, miła pani. Witaj, rybeńko. Jesteś głodny? Bo ja bardzo. Jak otworzyć budkę z lodami? Hihi, chcesz mnie tam zabrać, prosiaczku? Szkoda, że nie mogę dać ci klucza. Szef by się wściekł. Czyżby nadzieja na jakiś mały romansik albo na jakąś miłą dla pani przygodę w ramach odskoczni od pracy? Tak to zabrzmiało. Tylko potrawy mięsne? A gdzie ryby? Mieszkańcy mają dość ryb, więc po sezonie serwujemy tylko mięso. Polecam się. Coś więcej o tym wesołym miejscu? W sezonie jest sporo miastowych, przez resztę roku to mogiła. Kim jest ten pan przebrany za drzewo? To Karol Żak, czyli Krzak. Karzak. Miejscowy ornitolog. Nie ma tu za wiele do roboty. Zresztą na ptakach ja znam się lepiej. Wiesz, o czym mówię, gołąbku? Dał mi to zdjęcie. Kogo przedstawia? To Lidia. Zaginęła jakiś czas temu. Przybyłeś jej szukać? A mnie też stąd wyratujesz? Tak serio, to bardzo się o nią martwią. Martwimy. Proszę mi opowiedzieć o Lidii. Pracowała w tej budce obok. Kilka miesięcy temu zaczęła świrować. Świrować? Mówiła, że znalazła źródło zła i musi je powstrzymać. Zupełnie jej odbiło. Potem zniknęła. Dziękuję. Oby w przyszłym wcieleniu była pani wolnym ptakiem. Ale jeszcze właśnie ta informacja, że z szyldu właśnie odpadła litera. Wieczne problemy z tym G. Idę je dopieścić. Nigdzie się nie ruszaj. Nie wiem, czy to nie jest aby jakieś nawiązanie takie trochę niegrzeczne. Dopieszczanie G może się komuś z czymś kojarzyć, skoro mnie się skojarzyło, ale może nie rozmawiajmy o tym. Pani się przesunęła. Nic nie powiedziałem. Pani stąd wyszła, więc ja przesunę. Chodziło mi o to, że ja przesunę
ten ekspres do kawy, mogę nacisnąć przycisk. Mogę też zabrać klucz, więc zróbmy może jedno i drugie, aby był wilk syty i jednocześnie wilk cały. Wejdźmy tam do wnętrza wnęki, jakkolwiek to źle brzmi. Piwnica. Wnęka jest dość wąska, ale dzięki jodze w pełni panuje nad swoim ciałem. Są i schody w ciemność, dziwnie lepkie. W wizji ciągnęły się kilometrami. Coś bulgocze, a że nie pachnie jak szarlotka, zauważam u siebie lekkie mdłości. Zapewne głód przygody. Barmanka długo nie wraca. Hej, kto tu jest? Sarkofag. Wielkie nieba. Co go uśmierciło? Zwłoki są w dobrym stanie, mają ze dwa dni. Poza tymi mackami i różowym kolorem, właściwie wygląda jak zwykły trup. Macki. Chyba zostały odcięte już po śmierci. No ale wygląda jak człowiek właśnie z odnóżami, czy z górnymi kończynami, głównie mackowatymi, i z jakimiś mackami wystającymi z głowy. Wezmę to, może okazać się ważne. Stolik szpitalny. Stolik na chirurgiczne przyrządy. Gdzie one są? Skrzynka. Zardzewiała skrzynka. Pusta. Szafka. Kurz? Spodziewałem się drugiego trupa. Są i butle, i zakurzone flaszki. Butle z jakimś gazem. Musiała być sroga impreza 20 lat temu. A nawet niezły tekst. Jeszcze wentylator. Ten wentylator pamięta zapach bimbru pędzonego tu w czasach prohibicji. Czasy prohibicji. Już z gier podejmujących temat prohibicji polecam bardzo mocno Jacka Orlando. Też prywatny detektyw, jedna z moich ulubionych przygodówek, do których czuję ogromny sentyment. Rozgrywająca się już po czasach prohibicji, ale też nawiązująca w pewien sposób do nich. Komputer. No i jakaś zagadka, zdaje się. Nic się nie dzieje. Przycisk zatwierdź. Mamy, jak widać, tutaj zielone przyciski. Cztery zielone kropki i 10. Coś mi nie pasuje, bo 10 plus 4 to jest 14, jak dobrze liczę. 4, a jednak 14 kropek, a przycisków 12. Więc rzeczywiście mogło tak być. Tutaj, jak widzimy, nie możemy ustawiać tam, gdzie nie ma kropek, jakiejś drogi. A tutaj spróbujemy przeprowadzić ten promień do wszystkich zielonych kropek. Okej. Nie wygląda to na zbyt trudne. Tak by ten promień nie był też zagubiony, by on się nie rozgałęział w miejsca, gdzie nie ma tych zielonych kropek. No i jasne, przycisk zatwierdź. Maszyna spluwa dziurawą kartką. Wnęka drukarki. Druk perforowany, zatem trop wjedzie w zamierzchłe czasy. Jeśli ktoś chciałby też wiedzieć więcej o tym, co sądzę o tej grze, to zapraszam do mojej wideorecenzji, którą nagrałem w 2018 roku, mniej więcej. Mógł to być luty, marzec, ewentualnie kwiecień, bo gra jest z lutego 2018 roku, więc ma drugą rocznicę. Go away! Czy to wcześniej było? Oj, nie pamiętam, chyba nie. Także i głowa prosiaka, łeb prosiaka ucięty. Ktoś chce nas stąd wypłoszyć. Ale praca detektywa... Co to byłby za detektyw, gdyby się dawał wypłoszyć byle wypłoszowi? Patrząc na te drzewa, jakoś nie czuję jedności z naturą. Brr. Jakieś takie dziwne iluzje, być może macek. Ciągnie mnie ta budka z lodami. No dobrze, czyli zanim zeksploruję dalsze połacie terenu, to może tutaj jednak wejdę. Zamknięte owszem, to prawda. Znaleźć klucz do budki z lodami. Wiem o tym. Każda współczesna gra musi mieć
takie swoje things to do. No nie każda. No, ale to są takie współczesne standardy, a tu co mamy? Wielkie macki. To chyba rodzice tych macek z piwnicy. Błech. Czarny humor jest obecny. Koszula. Kartka perforowana, to już mieliśmy wcześniej, a teraz kartka. 29 lipca 1980 roku. Ktokolwiek to czyta. Zrobiłam coś bardzo, bardzo głupiego i potrzebuję pomocy. Znajdziesz mnie w pobliżu bunkra. Tam wyjaśnię wszystko. Nie ufaj stworom w osadzie. No, myślę, że to normalna uwaga, bo raczej stworom, które mogłyby ewentualnie być rodem z twórczości Lovecrafta, trudno ufać. Myślę, że to jest dobre określenie. Trudno im ufać. Wygląda i śmierdzi jak po wiejskim mackobiciu. Nie wszystkie teksty są dobre. Generalnie jeśli chodzi o teksty, to niektóre są fajne, niektóre uznałem za przeciętne, inne za dość kiepskie. Nie są najmocniejszym punktem gry. Maszynka do zwykłych ziemskich lodów, czyli już nic tu po nas. Ale generalnie gra ma taki swój klimat bardzo charakterystyczny. I to jest jej zaleta, że ma swój styl. Wiecie, bo to nie sztuka. No, może też sztuka zrobić dobrą grę, która powiela tematy, ale jednak fajnie też widzieć, że autor jakiś swój pierwiastek, coś, co wynika z jego zainteresowań, coś swojego dodaje. I że gra nie jest powieloną po stokroć kolejną wersją tego samego. Siedliska. Deptak prowadzi między zapuszczone budynki. Czyżby domki letniskowe? Notatka. Sprawdzić odsetek samobójstw wśród turystów. Marniejące chaty wyglądają na opuszczone nawet przez tutejszych. Co ich tak wkurzyło? Pewnie ten okropny smród. Jakby, ach, przebłysk wizji. Leżę w jakimś dole, a rządowi tajniacy sypią na mnie łopatami butwiejące liście. Prosta grafika, ale też stylowa w tych takich przerywnikach, niby cutscenkach, ale statycznych cutscenkach, kartka. Trudno to nazwać cutscenkami, bo to jest właściwie jakby robota narracyjna. To nie jest scenka, w której coś się dzieje. Your, czyli twój kawałek kartki, można by tak to ująć, i to jest prawda. To wygląda jak część większej całości. Jeśli znajdę ich więcej, to mogę poskładać elementy. Spróchniała skrzynia. Zamek wygląda kiepsko, mógłbym go czymś podważyć. Czyli podsumujmy, tu przyprowadziło nas drzewo, które chce, żebyśmy znaleźli jakąś dziewczynę, ale drzewo już nam nie chce udzielić żadnych informacji. Po prostu nas, ładnie mówiąc, ignoruje, nieładnie zlewa. Tak to po prostu jest. W tym domu mieszka już tylko trawa. To musiała niezła wyrosnąć. Zobaczmy, co planuje ten cwany kurz. Niezły bajzel. Wygląda, jakby uciekali przed supergrypą. Albo podatkami. Nie ma wejścia do domu. Są za to kolejne macki oplatające drzewa. Dziwnie drżą. Zdecydowanie wolę je oglądać martwe. Muzyka, podkreślam to, bardzo fajna, zmieniająca się, kiedy my zmieniamy lokację. Nie wiem, czy to nie jest mały minus. Nie, to kwestia gustu, powiedziałbym. Bo nie bawimy zbyt długo w jednej lokacji, więc... Ale to trudno jest zrobić taką płynną muzykę, która by miała takie bardziej płynne przejścia, jak to próbują w tej chwili zrobić autorzy 3 Minutes to Midnight. To jest oczywiście gra stworzona przez bardzo mały zespół, głównie przez Wojciecha Witowskiego w sumie. Cały koncept jest jego autorstwa, więc nie ma też co oczekiwać po kilkuosobowym zespole, żeby tutaj były jakieś fajerwerki. Magazyn wędkarski z Pławik. Dziesiątki egzemplarzy. Zwykły fotel zwykłego brudasa.
Właściciel dobrze przygotował te flaszki do wysłania zamorskich listów. Są puste. Wędki, bardzo długie kije. Ciekawe, co rekompensują właścicielowi. Wypchana ryba. Biedny potwór. Teraz straszy tylko roztocza. TV? Telewizor tak śmierdzi piwem, że chyba mieszka tu sam. I puszka po orzeszkach. Oczywiście pusty. Kto by zostawiał resztki do jakiegoś detektywa? A nie możemy jej wziąć? Nie możemy. A to dziwne. Ubrania. Wielka kupa brudnych ciuchów. Dobrze, że jestem szczepiony. Telefon. Jim. Kto to taki? Ktoś odbiera. Halo? Halo? Kto mówi? Przepraszam. Pomyłka. Ale muzyka jest taka mocno orientalna. Taka mocno wykręcona w pozytywnym sensie. Lampa. Kolejna wizja. Wizja truposza. Smutny truposz. Chwilowo z niczym mi się nie kojarzy. I widać kolejną kartkę. Czy jest już całość? You are... Nie, your will be next. Nie, to jest you, to nie jest R. To nie jest R. Będziesz następny. Czy to groźba dla nas? Czy mamy być następną ofiarą? Tak jak dziewczyna ze zdjęcia, Lydia? Pomnik przyrody. Tak, to nic nie jest proste. Nawet lampa stoi krzywo. Dobrze, idziemy dalej. W tym domku zdaje się już gościliśmy. Sadzawka. Doszedłem do końca deptaka. Cudowna bryska od morza. Chyba całe życie z domku uciekło tu, a potem skoczyło z klifu. No, może jednak nie całe. W pobliskim bajorku starszy pan szuka obiadu. Jeżeli tak wygląda koniec świata, to dlaczego czuję się obserwowany? I kolejna muzyka, kolejny utwór. Przestroga. Sztuka współczesna jakoś do mnie nie trafia. O ile to jest sztuka, czy to jest urwisko? Może to jest jakieś urwisko. Tutaj wygląda to dość płasko, ale pewnie jest tam spory spad. Grób? Nie ma żadnego komentarza. Nie wiem, czy to przeoczenie, czy tak ma być. Skrzynka. Sprytnie, koleś. Prawie cię nie zauważyłem. Ja tutaj za bardzo mógłbym to zrobić, ale nie będę różnicował głosu aż tak bardzo. No niestety, nie wiem, czy moja krtań jest odpowiednio nawilżona, ale jakoś bardzo często, jeśli próbuję ten głos nawet odrobinę nadwyrężać, to później jestem zachrypnięty i boli mnie ta krtań, także... będę starał się po prostu czytać i tyle. Woda. Piecyk. Może ty okażesz mi trochę ciepła. I kłody, aby nam nigdy ich nie rzucał pod nogi. Małe trubki dużych drzew. Flaszka z wodą. Właściwie flaszka może bez wody nawet. I znów ta sama wizja. Oczy w szklance i butelka. A, może mu damy tę butelkę. Skoro jest butelka na wizji. Ale po co w zasadzie? Nie potrzebujemy tego. Oj? Czyżby jakaś zawieszka? Uhuhu. To jest niedobry objaw. To jest bardzo niedobry objaw, moi drodzy, bo klikam na wizji i nic się nie dzieje. Nie miałem wcześniej takich zawieszek. No bo tak, trzeba kliknąć na wizję, żeby ona zniknęła normalnie. No nic. W takim układzie chyba to jest pora na zakończenie odcinka. Jest tu wizja, albo może po prostu zrobię cięcie. Nie, zakończę odcinek. Musiałbym zaczynać od nowa, a to mi trochę zajmie. No dobrze.
Jest wizja z oczami. Od tego momentu zacznę kolejny odcinek. Będę musiał przejść chyba fragment samodzielnie od początku do tego miejsca. No szkoda, że tak się stało. Niemniej jest akurat pół godziny. Także granie jest długie, więc tych odcinków też wiele nie będzie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.